Witam wszystkich, to jest kanał Inwestowanie Indywidualne. Dzisiaj odcinek specjalny, na gorąco można powiedzieć, po przemówieniu Jeroma Powella, na które to przemówienie skierowane, myślę, były oczy wszystkich inwestorów na świecie na to, co powie, czy może jakiś optymizm zostanie tchnięty, jak to było mówione, w giełdowe byki, na giełdowe rynki, czy może jednak nic jakiegoś ważniejszego z tych słów się nie dowiemy. No i oczywiście mówił o tym, że jak można się było pewnie spodziewać, że priorytetem jego oraz rezerwy federalnej będzie zwalczanie inflacji, no ale też myślę, że prognozy, które mówiły o tym, że nie powie on jakoś nic, co może właśnie tego optymizmu na giełdy dodać, tak też się stało. W sumie jakichś większych konkretów nie ma, no głównie mieliśmy tylko właśnie stwierdzenia o tym, że działania będą kontynuowane, dopóki obniżenie inflacji nie nastąpi. No i gwarantował, że jeszcze kiedy za jego kadencji, kiedy on będzie gdzieś tam osobą decyzyjną, taki spadek inflacji nastąpi. Mówił, że tutaj cytat: naszym priorytetem jest walka z inflacją. Wymaga to czasu i zdecydowanych działań z naszej strony. Tak powiedział w pierwszych słowach swojego przemówienia w Jackson Hole szef Fedu i jak podkreślił, może to oznaczać dłuższy okres wzrostu poniżej trendu oraz ciężkie chwile dla wielu Amerykanów i amerykańskiego biznesu. Spójrzmy, jak reagują rynki. Tutaj mamy WIG20, co prawda z opóźnieniem pokazuje nam ten spadek rzędu 1% i 22%, natomiast ja tutaj mam na drugim monitorze dane na żywo i już widzę, że ten spadek jest większy, on już sięga ponad 1,5%, 1,6% dokładnie w tym momencie, więc no, mamy sytuację taką, że obserwowałem dokładnie to, co się działo przed przemówieniem, właśnie mieliśmy wtedy takie zejście w te okolice poniżej 1,5% na minusie, potem po przemówieniu chwilowy wzrost nawet gdzieś w okolice, ten spadek się zmniejszył, wzrost w tym sensie w okolice 1% i nawet 1,1, 2%, a teraz widać ponownie ten spadek przybiera na sile. Tak to wygląda na polskim parkiecie. Spójrzmy na S&P, tutaj mamy dane na żywo, proszę spojrzeć, wykres minutowy, godzina 16, godzina 15:59, oczekiwanie i o 16, proszę spojrzeć, jaka nerwowość została wprowadzona na rynek, jak inwestorzy zareagowali. Spadek, podobnie jak u nas, to się przełożyło na nasz WIG20, na nasz parkiet warszawski. Potem szybkie, dynamiczne odrobienie całości praktycznie tego spadku. Gdzieś o godzinie 16:10 byliśmy już na wyższym poziomie niż przed, ale proszę spojrzeć to, co się dzieje teraz. Powolne osłabienie i tutaj 16:20 z jeszcze kilkoma minutami i proszę spojrzeć, aktualnie docieramy do jakiegoś wsparcia, które tutaj wyznaczaliśmy. Podejrzewam, że w poprzednich odcinkach, spójrzmy na wykres dziennie. No tak, jesteśmy tutaj przy tej linii ważnego punktu wsparcia. Zobaczymy, czy to wsparcie zapracuje, czy ono zostanie odbije te spadki, czy może zostanie ono wyłamane, a wtedy myślę poziomy w okolicach 4100 punktów będą czekać otworem. Wróćmy jeszcze na chwilę na wykres minutowy, spójrzmy, jak to się tutaj kształtuje. WIG20, już mogę powiedzieć, że zerkam tutaj kątem oka na drugi monitor i ten spadek już sięga 1,74%.
procenta, 1603 punkty, więc no niebezpiecznie zbliżamy się do 1600 punktów. Spójrzmy teraz jeszcze na WIG 20. Ta zależność, o której mówiłem wiele razy w odcinkach, czy to podsumowaniu tygodnia, czy to jakichś analizach WIG 20, ona była doskonale respektowana, tak jak i teraz też ostatnio 16-17 sierpień, doskonałe respektowanie poziomów oporu w okolicach 1740 punktów, ale tym razem już nie zapracowało, nie zostało respektowane wsparcie w okolicach 1640 punktów, zostało ono wyłamane dość dobitnie. I teraz pytanie, czy będziemy mieć powtórkę tego, co obserwowaliśmy tutaj w połowie lipca, wtedy też to wsparcie w rejonach 1640 punktów nie zapracowało, zostało wyłamane, ale już zapracował poziom 1600 punktów. Zaznaczmy więc go może na wykresie, czy tak będzie i teraz, i te 1600 punktów zapracuje. No zobaczymy, na ten moment spadki się pogłębiają, cały czas tutaj zerkam na drugi monitor, gdzie mam dane na żywo, 1,8 już 1602 punkty, więc no naprawdę bardzo niewiele nas dzieli od tej cienkiej linii, której myślę wyłamanie mogłoby naprawdę być nieciekawe i te spadki mogłyby sięgnąć zdecydowanie jeszcze niższych poziomów. Proszę spojrzeć, że ostatnio, kiedy mieliśmy wyłamywany poziom 1600 punktów, w najlepszym wypadku mieliśmy zejście w okolice 1500, a w najgorszym tutaj jeszcze w marcu roku 2020 nawet 1300-1400 punktów, 1602 na razie, gdzieś ten poziom się broni, wydaje na WIG-u 20. Zerknijmy, co się dzieje na S&P. No tutaj te spadki chwilowe odreagowały, oczywiście tutaj jakieś odreagowania techniczne, jak najbardziej wynikające z minutowych wskaźników, które pokazują na to, że takie odbicie jest możliwe. No zobaczymy, co się będzie działo dalej. Szczerze powiem, jestem bardzo ciekawy, ta reakcja inwestorów przed przemówieniem, zaraz na jego początku, no już dawała jakiś sygnał negatywny, zaraz po jednak odbicie mocne, odbicie na S&P, odbicie na WIG-u 20, gdzieś zmniejszenie tego skali, tego spadku nawet o 4,5%, no ale teraz jednak zejście jeszcze poniżej zdecydowane, więc zobaczymy, czy ten ruch będzie kontynuowany jeszcze dzisiaj, a ja tutaj patrzę, 1600 mamy na WIG-u 20, 1,9, taki spadek jest widoczny, 1661 dokładnie taka wartość, więc no nieciekawie na WIG-u 20, ale też nieciekawie na S&P, bo wydaje się, że choć jakieś tutaj techniczne odreagowania trwają, no to ta perspektywa strony południowej jest bardziej prawdopodobna, 1599 taka wartość na WIG-u 20, o godzinie 16:34. No zobaczymy, co się będzie działo dalej, jak jutrzejsza sesja, przepraszam, jak poniedziałkowa oczywiście sesja, jutro sobota, już zagalopowałem się w tych emocjach. Zobaczymy, co przyniesie poniedziałek, co przyniesie też zamknięcie WUS-a. Myślę, że to będzie ważne. Może jeszcze przeprowadzimy jakiś odcinek szybki na zamknięcie sesji w Ameryce, żeby przeanalizować, jak już ostatecznie, na jakich poziomach ostatecznie zamkną się amerykańskie indeksy, a to pokaże, jaki ostatecznie nastrój będzie panował przez weekend, no i też pewnie będzie nam towarzyszył w poniedziałkowym otwarciu w tym odcinku na gorąco. To już wszystko, dziękuję za uwagę. Jeszcze na koniec WIG 20 1599, taka dokładnie wartość, ponad 2% traci warszawski główny indeks giełdowy. No zobaczymy, czy jednak te 1600 punktów gdzieś uda się pod koniec sesji wyciągnąć. Jeszcze około 20 minut zostało. Zobaczymy, gdzieś postaram się w sekcji społeczność jeszcze wstawić jakiś komentarz po zamknięciu sesji, a S&P 500 wydaje się, że po chwilowym technicznym odreagowaniu wraca do spadków. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zachęcam do oglądania innych materiałów i oczywiście do subskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!